historia naszej firmy jest bardzo ciekawa i bardzo złożona. Dotyczy ona okresów i radosnych, i wzniosłych, a także bardzo trudnych i bardzo dramatycznych. Państwa bardzo serdecznie na gali z okazji Święta Pracowników Grupy Azoty. Tegoroczne obchody nabierają szczególnego znaczenia. Do dzisiejszego dnia obchodzimy 69. rocznicę śmierci prezydenta Ignacego Mościckiego, który zapoczątkował rozwój polskiego przemysłu polskiej chemii. Markę tworzą ludzie. Tworzą ludzie, którzy współpracują ze sobą, odkrywają, wdrażają te odkrycia w życie i służą człowiekowi. I tworzą wielotysięczną wspólnotę ludzi, kontynuując piękne tradycje, stanowi o sile polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Podczas ubiegłorocznego Święta Pracowników Grupy Azoty po raz pierwszy w naszej historii wyróżniliśmy również inne osoby, a w sposób szczególny instytucje, które szczególnie zasłużyły się na rzecz całej Grupy Azoty. Są to medale honorowe, wręczane w podziękowaniu za pracę na rzecz tak ogromnego i aktywnego organizmu, jakim jest bez wątpienia nasza grupa. Najmłodsi biegali, trochę starsi, teraz wszyscy ci, którzy chcą się sprawdzić na dystansach 3300 i 10 km, a poza tym są gry i zabawy dla dzieci. Pracowników Grupy Azoty, którzy obchodzą swoje święto i każdego roku w rocznicę powstania zakładów przychodzą do kościoła, by dziękować Panu Bogu za to miejsce, które dla tylu pokoleń było i jest nie tylko miejscem pracy, ale i swoistym domem.